jeszcze może zegarze już 3 minuty po południu o 23. A jest w chyba ze 100 do 100 nie leży na 24 godziny w kraju. Duże zmiany w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń upraw rolników zapowiada resort rolnictwa. Zwiększy się wsparcie z budżetu państwa, ale również powstanie nowy podmiot oferujący takie wsparcie. Zmiany mają wejść w życie po nowym roku. Rolnicy, którzy ubezpieczyli swoje uprawy, mogą liczyć na dwukrotnie większe rekompensaty po przejściu gradobicia, huraganu czy suszy. Państwo chce w przyszłym roku bardziej znacząco dokładać się do takich ubezpieczeń, zapowiada minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Wprowadziliśmy szereg instrumentów krajowych związanych z zarządzaniem ryzykiem. Przede wszystkim od stycznia będzie nowa ustawa o pakietowym ubezpieczeniu upraw. Przeznaczyliśmy na to 917 milionów złotych. Przypomnę, że było 200. Umożliwi to możliwość większej ilości ubezpieczeń. Ten kierunek przyjmujemy. Minister zapowiada też powołanie nowej instytucji, która będzie oferowała ubezpieczenia dla producentów żywności, a ma ona konkurować ofertą z innymi podmiotami, które dziś takie wsparcie przyznają. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, w połowie roku zostanie powołane Towarzystwo Rolne Ubezpieczeń Wzajemnych. Towarzystwo, które zgodnie z prawem unijnym, rozporządzeniem o rynkach rolnych, może być dofinansowane w przypadku wystąpienia dużych strat przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. To nie było wprowadzone takie działanie, my chcemy to działanie wprowadzić. W tym roku rekompensaty z budżetu z uwagi na warunki pogodowe wnioskowało około 10 tysięcy rolników. Ubezpieczenie upraw wykupiła 1/5 z nich. Ostatnie dni dla klientów instytucji finansowych na złożenie oświadczenia, że nie są amerykańskimi rezydentami podatkowymi. Do końca listopada muszą to zrobić osoby, które zawarły umowę z bankiem lub inną instytucją finansową od 1 lipca 2014 roku do 1 grudnia roku 2015. Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, wyjaśnia, że taki obowiązek wynika z polsko-amerykańskiej umowy. Okazało się bowiem, że około 1/4 dochodów, które powinien podlegać amerykańskiemu fisku, są ukrywane w innych krajach na całym świecie. Amerykanie z większością krajów dogadali się, pisali takie porozumienia dwustronne, umowy międzyrządowe, które zakładają najczęściej na zasadzie wzajemności, takie wzajemne raportowanie o osobach, które powinny podlegać opodatkowaniu odpowiednio amerykańskim fiskusem, czy też polskim. Niezłożenie oświadczenia grozi zablokowaniem konta. Tadeusz Białek podkreśla, że jeśli do tego dojdzie, należy jak najszybciej skontaktować na alkohol, no to wiadomo, że kolejną głupotę robią. Polacy to muszą przeżyć jakąś traumę, wojnę, a potem jak wychodzili, to sorry, już udawali, wiesz, ze Londynu. Maksymalnie 3 dni, być może. Także to takie naprawdę śmieszne jest. Oświadczenie muszą złożyć nie tylko klienci banków, ale też skoków, że nie umieją ani nic ukraść, nie umieją nic okłamać, tak żeby to było kabaretowo, żeby to było smacznie, żeby to było smacznie. Roku. Trzeba. Takiego obowiązku trzeba, nie nawet mają w Biblii też ci, którzy zostali klientami instytucji do króla, jako jego żona i też nie mogła wejść albo później, bez, no bo oni bez pozwolenia, a weszła bez pozwolenia i tak to zrobiła, żeby on jej nie zabił. Jacek Trela, wydał wyroku śmierci. Także uratowała swój na zjeździe adwokatury w Krakowie, prawnik z Warszawy otrzymał 219 naród, głosów był delegatów. Wtedy. Jego rywalkę, mecenas Małgorzatę Kożuch, poparł 86 lat Legii, był dramat w ogóle cały biblijny, też tam nam nagrali. To bardzo ciekawa historia i bardzo jednocześnie skomplikowana. Ale jak to znaczy, taki, który będzie ułatwiał wykonywanie zawodu adwokata, będzie czynił ten zawód bardziej konkurencyjnym na obszernym rynku Żydów, pomocy prawnej. Chciała swój lud ratować, udało się. I cały spisek wyszedł na jaw. Będzie zabiegał o poszerzenie kompetencji adwokatów. Duża grupa profesjonalnie wykształconych pełnomocników jest potrzebna społeczeństwu w trudnym wymiarze sprawiedliwości. I to jest obowiązek państwa, żeby właśnie tych pełnomocników zaoferować społeczeństwu, żeby ta sprawiedliwość docierała do poszczególnych obywateli przy pomocy wykwalifikowanych adwokatów. A co ty tu robisz? A ja mówię, słuchaj, no trepie. W
Wczoraj w czasie przemówienia przypomina Andrzej Duda prosił o środowisko adwokatów, i on dostrzegało problemy że nie udało mu się sprawami dyscyplinarnymi. Elżbiety, to jest sfera działalności niezależnego pionu dyscyplinarnego w adwokaturze, ale oczywiście swoje plany mam. Istotne jest przyspieszenie procedur dyscyplinarnych, sprawne postępowanie. To jest to, co jest najważniejsze. Na końcu jest oczywiście rozstrzygnięcie takie, żeby było sprawiedliwe, akceptowane również w przestrzeni publicznej. A do Krakowa przyjechali delegaci, którzy reprezentują 25-tysięczne środowisko z 24 instytucji w całej Polsce, a także zaproszeni goście, którzy reprezentują inne środowiska prawnicze, także władze państwowe i samorządowe oraz goście z zagranicy. A zjazd wczoraj zainaugurował przemówienie prezydenta. Zamiast powiedzieć, to jeszcze za parę minut Związek Zawodowy Taksówkarzy Warszawski Taksówkarz i NSZZ Solidarność Taksówkarzy złożyły pozew w warszawskim sądzie przeciwko Uberowi. Wpłynął w minionym tygodniu, a domagają się wydania zakazu świadczenia usług przewozowych, bo ich zdaniem firma niczym się nie różni od zwykłych korporacji taksówkarskich. Wskazują na podobieństwo Ubera do aplikacji takich jak MyTaxi czy iTaxi, które łączą klienta z taksówkarzem. Z kolei Uber odpowiada, że jest jedynie pośrednikiem dostawcą technologii. Jak mówi Jarosław Iglikowski, przewodniczący Związku Zawodowego Taksówkarzy Warszawski Taksówkarz, w tym sporze jednym z problemów jest właśnie brak definicji pośrednika w ustawie o transporcie drogowym. Mamy całą rzeszę nielegalnych przewoźników i oni są łapani, oni dostają kary. Organizator nielegalnego procederu umywa ręce, bo mówi, no przecież nic, nikt mi tego nie zabrania, a wszyscy poniżej niego, czyli i konsumenci, i ci kierowcy, którzy mu uwierzyli, że to będzie fajnie, legalnie, są pokrzywdzeni. Zdaniem Ilony Grzywińskiej, dyrektor komunikacji Ubera w Europie Środkowo-Wschodniej, zarzuty taksówkarzy są bezpodstawne, bo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w maju opublikował stanowisko, z którego wynika jasno, że Uber pozytywnie oddziałuje na rynek przewozów i dostarcza jedynie platformę elektroniczną. Jednak Grzywińska mówi, że firma popiera nowelizację przepisów. My się absolutnie zgadzamy z taksówkarzami, że jest potrzebna racjonalna debata na temat tego, aby wszystkie rozwiązania miały równe zasady i żeby te nowe rozwiązania, takie na przykład jak zakres ekonomii spółdzielenia, do których przynależy Uber, również znalazły odzwierciedlenie w istniejących regulacjach. Związek Zawodowy Taksówkarzy Warszawski Taksówkarz i NSZZ Solidarność złożyły też zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, z kolei o działaniu na szkodę konsumentów. A zdaniem Marka Niechciała, który jest prezesem tego urzędu, problem z działalnością Ubera leży w definicji rynku przewozów osób. Trzeba się zastanowić tak naprawdę, czy rynek przewozów osób w mieście jest to jeden rynek i wtedy Uber powinien spełniać te same wymogi, co firmy taksówkowe, czy też jest to zupełnie nowy fragment rynku i powinny być inne wymogi. Jednak według Niechciała, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na to pytanie powinno odpowiedzieć Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. A w nadesłanym informacyjnej Agencji Radiowej oświadczeniu resort tłumaczył, że widzi problem i prowadzi obecnie analizę możliwych rozwiązań, w tym objęcie przepisami pojęcia pośrednictwa w ustawie o transporcie drogowym. Przypomnijmy, Uber to firma amerykańska. Udostępnia aplikację, która służy do zamawiania przewozów osobowych poprzez łączenie pasażerów i kierowców, którzy z niej korzystają. W Polsce rozpoczęła działalność 2 lata temu, a obecnie jest dostępna już w 7 miastach i aglomeracjach. W niektórych krajach jej działalność została jednak zakazana przez prawo. Polska może być europejskim potentatem w produkcji dronów. W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja, podczas której rozpoczęły się prace nad prawnymi regulacjami dotyczącymi bezzałogowych maszyn latających. Na nowym prawie może skorzystać nasz kraj, który zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury ma duży potencjał w produkcji dronów. Jednym z producentów jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Jego rzecznik Michał Wąsiewicz zwraca uwagę, że drony mogą mieć wiele zastosowań. Do wsparcia działań operacyjnych, czyli na przykład do monitorowania rozwoju pożaru, do monitorowania przemieszczania się jakiegoś tam złoczyńcy, który porusza się samochodem, do zablokowania celu na ekranie takiego bezzałogowca i przesyłaniu obrazu w czasie rzeczywistym w jakości HD do stacji naziemnej, czyli mamy non-stop podgląd na to, gdzie jest, co robi jakiś dany przestępca. To jest akurat zastosowanie dla policji. Polacy są także autorami specjalnej aplikacji przeznaczonej dla użytkowników dronów. Jak mówi jej twórca, Paweł Korzec, w znacznym stopniu poprawia ona bezpieczeństwo lotów, a obsługa aplikacji jest bardzo prosta.
Przychodzę na miejsce lotów, uruchamiam aplikację. Za pomocą trzech kolorów jestem poinformowany, czy w danym miejscu mogę wykonywać lot. Zielona lampka oznacza, mogę latać. Żółta są pewne ograniczenia, czerwona jest zakaz lotów. Załóżmy, że jest zielona. Rejestruję miejsce lotów. To miejsce jest automatycznie pokazywane w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Nie po to, żeby kontrolować, nie po to, żeby stawiać ograniczenia, tylko po to, żeby ewentualnie inni użytkownicy przestrzeni powietrznej byli poinformowani, że my tutaj w tym miejscu wykonujemy lot bez załogowca. Nowe prawo dotyczące dronów ma m.in. określić odpowiedzialność ich operatorów w razie ewentualnego wypadku. Przepisy mają też chronić przestrzeń nad dużymi miastami, gdzie najczęściej drony latają. Ale na razie nie wiadomo niestety, kiedy nowe regulacje będą. 250 specjalistów chorób zakaźnych z całej Polski rozmawiają w Poznaniu o cichej epidemii wirusowego zapalenia wątroby. Według szacunków w Polsce choruje 230 tysięcy ludzi. Wie o zakażeniu 30 tysięcy. Ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Miejskiego w Poznaniu, profesor Iwona Mozer-Lisewska, mówi, że co miesiąc do placówki zgłasza się kilku pacjentów, u których lekarze stwierdzają wirusowe zapalenie wątroby. Zakażenia nie widać. To zakażenie często manifestuje się dopiero wtedy, jak choroba przybiera niekorzystną progresję, czyli rozwój marskości wątroby albo raka wątrobowo-komórkowego. Kiedy leczenie na tym etapie jest bardzo trudne i niemożliwe i jedynym ratunkiem bywa transplantacja wątroby. Lekarze w Poznaniu mówili o nowych terapiach leczenia tej choroby. Są już leki, które pozwalają wyeliminować u chorych wirus typu C. Trwają poszukiwania nowych terapii, które pomagałyby chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu B. A w całym kraju do połowy grudnia można bezpłatnie zbadać się pod kątem zakażenia właśnie WZW. W kampanii Pamiętasz te czasy uczestniczy 100 ośrodków. Wystarczy zbadać krew, a zarazić, przypomnijmy, możemy się w salonach kosmetycznych czy tatuażu, w których nie są przestrzegane zasady sterylności sprzętu. Tymczasem w Warszawie dyskutowano o sposobach ratowania dziecka i matki w przypadku trudnych ciąż. Trudna ciąża od lęku do nadziei to trzecia konferencja naukowa z cyklu W kręgu nauki, organizowana w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Patronuje jej arcybiskup Henryk Hoser. Jednym z omawianych zagadnień jest terapia nowotworowa w ciąży. Onkolog dr Barbara Kozakiewicz zapewnia, że w świetle współczesnych danych właściwie prowadzone leczenie daje ogromne szanse na wyleczenie pacjentki i urodzenie przez nią zdrowego dziecka. Okazuje się, że te metody, które my mamy dzisiaj, możliwe do stosowania, sprawiają, że można urodzić zdrowe dziecko i mieć wyleczoną kobietę. Tylko to wymaga wysiłku, to wymaga pewnej pracy, doboru leków dla danej pacjentki, no i to jest znacznie intensywniejsze śledzenie dobrostanu płodu. Doktor Barbara Kozakiewicz dodała, że najwięcej zależy tu od postawy personelu medycznego. To musi być personel świadomy, położne, przede wszystkim one mają kontakt, no i lekarze muszą w końcu nie wyciągać do tego, żeby tylko dojść do aborcji. Naukowcy omawiają też takie kwestie jak in vitro, poronienia, godność matki i dziecka, także niepełnosprawnego. Genetyk profesor Alina Midro podkreśla, że osoby niepełnosprawne nie są ciężarem dla społeczeństwa. Nie wykorzystujemy potencjału osób z niepełnosprawnością. Uważamy, że obciążamy społeczeństwo, że akceptujemy te dzieci, a one mają mnóstwo różnych możliwości i talentów. Profesor Midro zaznaczyła, że takie osoby są cenną częścią społeczeństwa. Osoby z zespołem Downa mają nad wyraz wysoką inteligencję emocjonalną. I uważam, że nie o to chodzi, żeby się nie rodziły, tylko chodzi o to, żebyśmy umieli z tymi dziećmi postępować dla naszego dobra wspólnego, a nie traktować eugenicznie jako zło konieczne. Zdaniem profesor starszym może być system wychowawczy stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori, patronem naukowym konferencji Trudna ciąża od lęku do nadziei. Że jest katolickim stowarzyszeniem lekarzy polskich. Trwa świąteczna zbiórka żywności dla osób ubogich. Produkty trafią do potrzebujących przed świętami Bożego Narodzenia. W radiowej jedynce Monika Archicińska z Federacji Polskiej Banki Żywności zachęcała do włączenia się w tę akcję. Zbiórka jest prowadzona w 500 miastach na terenie całego kraju. Wystarczy znaleźć sklepy, w których jest organizowana akcja. Jest ich około 3,5 tysiąca w całej Polsce. Można je podpatrzeć na naszej stronie www.bankiżywności.pl. Trzeba kupić jeden z produktów rekomendowanych. Jest to olej, konserwy, ryż. W całej Polsce jest 3,5 tysiąca lokalizacji, gdzie można to przekazać.
Monika Alfcińska dodała, że przekazywać można produkty o przedłużonym dacie przydatności. Zbiórka organizowana przez Federację Polskie Banki Żywności odbywa się po raz 20. Listę sklepów, które włączyły się w inicjatywę, można znaleźć na stronie www.bankizywności.pl. A patronatem tej akcji jest program pierwszy Polskiego Radia. Dla jednych gest ma wartość zaledwie znanymi bardzo aktorami na Zachodzie. Bezcenny. Dzięki niemu przed Bożym Narodzeniem do najuboższych czy samotnych trafią konserwy, mąka, cukier czy słodycze. Zbiórkę prowadzą 4000 wolontariuszy, mówi o tym Anna Głogowska z Radomskiego Banku Żywności. Chcę, żeby te dary zebrane teraz były dla ludzi samotnych, biednych i promoczkę nadziei i dowodem, że pamiętamy w tym zaganianym, zapędzanym świecie. Radomian nie trzeba przekonywać, czy namawiać do udziału w akcji. Chcę się dzielić, co tym, co czuję taką potrzebę. Staram się pomóc tym, którzy nie mają. Doktor habilitowany, no to do tego. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Trzeba wspomagać. Zapraszam do udziału w świątecznej zbiórce żywności. Mamy takie czasy, dzieci potrzebują, wszyscy potrzebują. Warto pomagać. W ubiegłym roku zebrano i przekazano potrzebującym, uwaga, prawie 24 tony żywności. 55 tysięcy małych i 20 tysięcy dużych świec Caritas dotarło do archidiecezji wrocławskiej. W sumie ważą 4 tony. Jak co roku będą sprzedawane w kościołach, by wspierać najmłodszych potrzebujących. Według ostatnich badań, co prawie co 10 polskim domu, dzieci żyją poniżej minimum egzystencji. My chcemy to zmienić, mówi wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak. Pamiętajmy, że kupując te świece wspieramy dzieci w potrzebie i o to chodzi w tym czasie bożonarodzeniowym, w okresie Wigilii, żeby pamiętać o tych słabszych i niech to będzie taka cegiełka do tego, czym są święta i czym być powinny. Świeca Caritas to także niezwykły symbol, który pozwala nam się lepiej przygotować do świąt, mówi arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupin. Świeca daje światło i ciepło, więc są bardzo pozytywne skojarzenia właśnie z tym symbolem świecy. I my także chcemy właśnie poprzez tę akcję trochę wnieść światła w te rodziny. 4 tony świec jest co rozpakowywać. Każdy, kto chciałby pomóc przy ładunku, już w poniedziałek, wtorek oraz w czwartek będzie miał ku temu okazję. Jeśli są Państwo chętni, to proszę zajrzeć na stronę internetową wrocławskiej Caritas. Ołtarz nieznanemu Bogu. Lokomotywa Juliana Tuwima w kilku językach rozbrzmiewała dziś na dworcu kolejowym w Pile. Przy okazji obchodzonego w piątek Dnia Kolejarza i trwającego wciąż 39. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego wspólnie recytowano ten popularny wiersz. Była lokomotywa w wersji angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, hiszpańskiej, a nawet w gwarze poznańskiej. To jest taka podróż przez poezję i przez Wielkopolskę. Stoi na stacji Wielkachno Pana. Całowoliwie jest opypłana, paro z nich zbucha i poświstuje, a palacz cingim we w nich hajcuje. Lumber is wagon, she tags down the track. Iron and steel monster hushed up to her back. Stajit i dyszy, i mośny je zwłoki, wraz kaciagarien nam bucha jud brzuchie. Buch, jak nam żarka. Uch, ist das heiß. Uch, so viel Schweiß. Uch, jak gorąco. Uch, jak gorąco. Paweł Łoziński za film Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham i Anna Zamecka za film Komunia otrzymali w tym roku statuetki Białej Kobry 26. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Po raz pierwszy w historii festiwalu jury przyznało dwie główne nagrody. Członek jury, reżyser Andrzej Sakija, mówi, że poziom obu zwycięskich filmów był wysoki. Naprawdę trudno dokonać jakiejś tutaj hierarchii, że jeden uznajemy za lepszy, a drugi za gorszy. One są po prostu porównywalne. Wyrównywalnie znakomite, ale stoją na różnych biegunach stylistycznych. Druga ważna nagroda festiwalu Człowiek w Zagrożeniu, Cierpliwe oko imienia Kazimierza Karabasza, trafiła do Piotra Stasika za film 21 razy Nowy Jork. Nagrody rozdano podczas gali w Muzeum Kinematografii w Łodzi, a jutro o 17 i 19 zaplanowano projekcję wyróżnionych filmów.
W tym roku przypada 150. rocznica urodzin i 80. śmierci Ignacego Daszyńskiego, jednego z tak zwanych ojców niepodległości, wymienionego przez historyków obok Józefa Piłsudskiego czy Romana Dmowskiego. Daszyńskiemu poświęcona była konferencja historyków w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Patronem medialnym wydarzenia było Polskie Radio. Przed I wojną światową Ignacy Daszyński był m.in. posłem w parlamencie austriackim, gdzie reprezentował interesy Polaków. Jak mówi Jerzy Stefański, prezes Stowarzyszenia imienia Ignacego Daszyńskiego, potrafił pracować ponad podziałami, a najważniejsza była dla niego ojczyzna. Kiedy działał przede wszystkim, to był czas walki o niepodległość. On występował z pozycji z jednej strony sprawiedliwości społecznej i socjalizmu, ale wówczas nadrzędną sprawą było odzyskanie niepodległości na całym obszarze trzech zaborów. A po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Daszyński był m.in. posłem, marszałkiem Sejmu czy wicepremierem w pierwszym rządzie Wincentego Witosa. Zdaniem dr Jolanty Załęczny, kierownika działu historii i badań naukowych Muzeum Niepodległości, to mniej znana postać w naszej historii, ale warto o niej mówić. Jego wkład w tworzenie niepodległej Polski był równie znaczący jak tych wcześniejszych Muzeum Niepodległości, z racji tego, że mówimy o ruchach niepodległościowych, mimo niepodległości szeroko rozumianej, powinno także pamiętać o tych bardzo różnych twórcach niepodległości. Materiały z konferencji zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia imienia Daszyńskiego. Chętni mogą również pisać do stowarzyszenia z prośbą o udostępnianie nagrania ze wszystkich wykładów. Celem stowarzyszenia jest kontynuowanie myśli społecznej, którą wyrażał ich patron. Zdaniem jego członków Daszyński jako socjalista traktował nierozerwalnie walkę o niepodległość Polski z walką o sprawiedliwość społeczną. Wystawa Pomoc mieszkańców Bydgoszczy dla Węgrów w 1956 roku została otwarta w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W tym roku mija 60. rocznica powstania Węgrów przeciw władzy komunistycznej. Akos Engelmeier, był ambasador Węgier w Polsce i powstaniec z 1956 roku, tak wspomina tamtą pomoc. Ja wtedy widziałem, że jest pomoc. Widziałem, że studenci polscy walczą razem z nami, ale nikogo bezpośrednio nie spotkałem. I dopiero otworzyliśmy tą historię. Ja jestem od 62 roku, żyję w Polsce i dopiero tutaj rozumiałem rozmiar tej pomocy. Po wybuchu powstania Polacy oddawali krew dla Węgrów. Zbierano też opatrunki, odzież i żywność. W walkach na ulicach Budapesztu brał również udział bydgoski student Eryk Bazylczuk. Wystawa została otwarta w ramach Festiwalu Kultury Węgierskiej, a można będzie ją oglądać do 20 grudnia. Oprócz tego powstanie komiksowa książka o powstaniu węgierskim. Komiksy o tej tematyce stworzyli polscy rysownicy. Teraz dzięki finansowemu wsparciu Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie wydanie książki stanie się możliwe. Grand Prix 4. konkursu Audycja Historyczna Roku dla Beaty Chyży-Czołpińskiej za film Obława. Dokument zrealizowany przez Bielsat TV jest rekonstrukcją zdarzeń, hołdem oddanym pamięci prawie 600 zaginionych osób i wołaniem o rozwiązanie zagadki ich losów. Konkurs Audycja Historyczna Roku organizowany jest przez Instytut Pamięci Narodowej. Podczas gali wręczenia nagród nie było autorki filmu, który został zrealizowany na zlecenie IPN-u w Białymstoku. Jego dyrektor Barbara Bojaryn-Kazberuk podkreślała, że to bardzo ważny dokument ukazujący emocje rodzin, które straciły bliskich w wyniku operacji NKWD w lipcu 1945 oraz poszukiwania zaginionych. Po 590 co najmniej dwóch ofiarach przepadł wszelki ślad. I rodziny swoich bliskich poszukują do dzisiaj. I to jest o tym opowieść. I to jest opowieść o tym, w jaki sposób była poszukiwana prawda o obławie augustowskiej i jakie dzisiaj są ustalenia historyków i badaczy dotyczące obławy augustowskiej, a także prowadzonego śledztwa w sprawie tej zbrodni. Tu mamy do czynienia z kwalifikacją zbrodni przeciwko ludzkości. A IPN cały czas prowadzi poszukiwania miejsca pochówku ofiar sowieckich oprawców. W kategorii losy nagrodę imienia prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego otrzymał Mariusz Kamiński z Polskiego Radia Lublin za audycję Magrita. To jest historia odkrywania losów słowackiej Żydówki Margity Levi, która trafiła do getta w Końskowoli 40 km od Lublina.
i stamtąd poszło właściwie do pracy do państwa sadurskich, którzy mieszkali w Końskowoli. Getto likwidowano i ona poprosiła ich, żeby ją ukryli. I tam przez rok w stodole chowała się. Po roku, jak już Sowieci wkroczyli, ona odeszła stamtąd i przysyłała później listy do tej rodziny. Wygląda dziecko też ze spędał na malutkie takie okrągły łebek. Bohaterem reportażu, który opowiada o ukrywaniu Żydówki, jest syn państwa sadurskich Stanisław. W kategorii historia regionalna nagrodę dyrektor oddziału IPN w Białymstoku i 5000 zł otrzymał Kamil Chybki z Radia Zachód za audycję Ucieczka. A celem konkursu Audycja Historyczna Roku jest wyróżnienie i promowanie ambitnej dokumentalnej twórczości radiowej i filmowej prezentującej najnowszą historię Polski. 24 godziny w Polsce i na świecie. I to była ostatnia już informacja dzisiejszego wydania magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. Mariusz Gzyl, do usłyszenia. Trudno, panie profesorze, nie być emocjonalnym, jak się to wszystko widzi i przeciętny obywatel to nie może tego zrobić. W sprawie może tylko przystąpać jednej od odpowiedzi. Ale to jest za poważna zabawa, którą się ci obywatel. Jakie te właśnie na tym stoją? Ja myślę, że nie tylko niemieckie, ale wewnątrzkrajowe i te wielkie pieniądze, które leżą, że tak powiem, po kieszeniach tych ludzi, którzy zagrali w te wszystkie afery, jakie przyjęli świadkami postawnika. Chciałam jeszcze na koniec bardzo serdecznie pozdrowić panią Marię z Warszawy, którą uwielbiam słuchać, która jest niezwykle wrażliwym człowiekiem i niezwykle ciekawym. Moim marzeniem jest się obdzielić. Pozdrawiam serdecznie większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów, a wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat powiedział. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenia. Pokażemy świat różnorodny, otwarty i przyjazny. Zapraszam w sobotę 20.30. Paulina Kozioł. Czy będą podjęte jakieś radykalne uchwały w kierunku samooczyszczenia? Autopromocja. W państwie, może radiosłuchacze nie wiedzą, jest to tak sformułowane, że jest sądy korporacyjne. Polskie Radio 24. Rzecznicy korporacyjni. Odpowiedzialności dyscyplinarnej. Barack Obama przekazał kondolencje rodzinie Fidela Castro oraz wyrazy solidarności narodowi kubańskiemu. Brytyjczycy nie wiedzą jeszcze, co w praktyce będzie dla nich oznaczać wyjście z Unii Europejskiej, ale już słychać wezwania do kolejnego referendum unijnego. Rozdano statuetki Białej Kobry 26. Festiwalu Mediów w połowie pod zagrożenia. I można by byłoby się spodziewać, Ewa Worowiec, że na zasadzie samooczyszczenia adwokatura tym się rodzinie Castro oraz wyrazy solidarności narodowi kubańskiemu. W oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom amerykański prezydent napisał, że historia ceni wpływ, oceni wpływ, jaki Castro wywarł na losy Kuby i świata. Prezydent elekt Donald Trump nazwał Fidela Castro brutalnym dyktatorem i wyraził nadzieję, że na Kubie zapanuje wolność. Uwikłania Obama wyraził zrozumienie dla ogromnych emocji, jakie śmierć Fidela Castro wywołuje wśród Kubańczyków, zarówno tych na wyspie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Prezydent USA podkreślił, że Castro na wiele sposobów zmienił losy pojedynczych ludzi, rodzin i całego narodu kubańskiego. Historia odnotuje i oceni olbrzymi wpływ, jaki ta postać wywarła na ludzi i na świat, napisał Barack Obama. Przypomniał, że po prawie 6 dekadach wrogości Waszyngton i Hawana zdecydowały się na poprawę relacji w oparciu o związki rodzinne, kulturowe i biznesowe. Dziś przekazujemy rodzinie Fidela Castro kondolencje, a narodowi kubańskiemu nasze myśli i modlitwy, stwierdził Barack Obama, zapewniając, że Kubańczycy mają w Stanach Zjednoczonych partnera i przyjaciela. W zupełnie innym tonie swoje oświadczenie otrzymał Donald Trump. Prezydent elekt stwierdził, że odszedł brutalny dyktator, który poddawał opresji swój naród przez prawie 6 dekad. Donald Trump zapowiedział, że jego rząd zrobi wszystko, by Kuba zmierzała w kierunku dobrobytu i wolności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjczycy nie wiedzą jeszcze, co w praktyce będzie dla nich oznaczać wyjście z Unii Europejskiej, ale już słychać wezwania do kolejnego referendum unijnego.
wysuwa je dwóch byłych premierów, Tony Blair i jego poprzednik John Major, z Londynu Grzegorz Brunet. Obaj byli premierzy wystąpili z tą sugestią jednego dnia. Jeden na prywatnym przyjęciu, drugi w wywiadzie radiowym, choć obaj zarzekają się, że to nie zmowa. Tony Blair chce, aby po wynegocjowaniu warunków Brexitu o ich przyjęciu zadecydowało całe społeczeństwo. Jak uważa, byłaby to logiczna kontynuacja pierwszego głosowania w sprawie opuszczenia Unii. Tony Blair zakłada, że ewentualne odrzucenie warunków rozwodu unieważniłoby cały proces i Wielka Brytania automatycznie pozostałaby w Unii. John Major jest mniej stanowczy i dopuszcza albo referendum, albo głosowanie w parlamencie. Uważa też, że wystąpienia z Unii już się nie uniknie, a chodzi tylko o to, by zachować z nią jak najbliższy związek. Ale były premier określił twarde stanowisko zwolenników Brexitu jako tyranię większości. Rozgniewał tym eurosceptyków, którymi zmagał się przez lata jako premier. Inny były lider partii konserwatywnej, Ian Duncan Smith, powiedział: nie można być za demokracją, kiedy nam to odpowiada, a przeciw, kiedy nie. Dla mnie to absolutne odrzucenie demokracji. Dla Polskiego Radia Grzegorz Grymer, Londyn. Paweł Chłoziński za film Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. I Anna Zamecka za film Komunia otrzymali w tym roku statuetki Białej Kobry 26. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Po raz pierwszy w historii festiwalu jury przyznało dwie główne nagrody. Członek jury, reżyser Andrzej Sapija, mówi, że poziom obu zwycięskich filmów był wysoki. Naprawdę trudno dokonać jakiejś tutaj hierarchii, że jeden uznajemy za lepszy, a drugi za gorszy. One są po prostu porównywalnie znakomite, ale stoją na różnych biegunach stylistycznych. Druga ważna nagroda festiwalu Człowiek w Zagrożeniu, Cierpliwe Oko imienia Kazimierza Karabasza, trafiła do Piotra Stasika za film 21 razy Nowy Jork. Nagrody rozdano podczas gali w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Jutro zaplanowano projekcję wyróżnionych filmów. Ratownicy GOPR podnoszą kwalifikacje swoich czworonożnych partnerów. Oprócz regularnych ćwiczeń czy akcji w terenie czekają ich inne ważne sprawdziany. Jeden z nich odbył się kilka dni temu. Trzy zespoły ratowników sami z Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy GOPR przystąpiły do egzaminu z poszukiwań w terenie. Mozolne treningi opłaciły się i wszyscy uzyskali licencję. To jest certyfikowane testy do poszukiwań terenowych. Kolejny etap to klasa B i wyżej. To jest stopniowe zwiększanie możliwości psa. Nasze psy na tym etapie opłacą szukać już nie jednego pozoranta, czy jednej osoby zamienione, tylko dwóch i więcej. Na osób dziewiąt efektowych. Tłumaczy Marcin Szewczak, przewodnik Ezry, a przy okazji apeluje, by w razie zaginięcia naszych bliskich nie czekać do ostatniej chwili. Trzeba mieć tego świadomość, że poszukiwania w nocy mają swoje ograniczenia, tak? Mimo wiele rzeczy, które w dzień jesteśmy w stanie zrobić, w nocy tego po prostu nie zrobimy. W tej części regionu służy łącznie 5 psów. Na co dzień mieszkają ze swoimi przewodnikami i są w gotowości do niesienia pomocy. Materiał przygotował Bartosz Szarafin z Polskiego Radia Wrocław. Ja nie sądzę, że to jest tylko taki... Jutro zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i w centrum kraju początkowo także opady deszczu. Na krańcach zachodnich lokalne większe przejaśnienia, a na termometrach od 3 do 6 stopni. Słowem wszystko. Zbliża się 23:06. Nie czuję się rzecznikiem absolutnie. W Polskim Radiu 24. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Maciej Kot zajął 8 miejsce w drugim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w chińskim Kusamo. Polak uzyskał 261,2 punktów po skokach na odległość 140,5 oraz 124 metrów. Zwyciężył Niemiec Severin Freund 290,6 punktu przed Norwegiem Danielem André Tande 279 punktów oraz Austriakiem Manuelem Fettnerem 273. O szczegółach jak Błasiak. Maciej Kot niestety nie spełnił marzenia o podium Pucharu Świata. To Kusamo, świetny skok pierwszej celi, 40,5 metra i wysoka trzecia pozycja ze sporą przewagą punktową nad rywalami. W drugiej serii Polak wylądował jednak już na 124 metrze i zamiast radości był ogromny niedosyt po 8 pozycji. Zadowolony ze swoich skoków był Piotr Żyła, który zajął 11 miejsce. Nie narzekał również Dawid Kubacki, 14 pozycja. Zmieszanymi uczuciami z Kusamo wyjedzie Kamil Stoch, dziś 22. Z jednej strony zadowolony z tego, że udaje mu się oddawać równo, w miarę dobre skoki, ale z drugiej strony przyznaje, że miejsca trzecie to nie jest szczyt jego marzeń. Justyna Kowalczyk zajęła z kolei 13 miejsce w sprincie techniką klasyczną, wyciężyła Szwedka Stina Nilsson. A Kusamo rozegrano także zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. Adam Cieślar zajął 19 miejsce, to jego drugi wynik w historii startów. Szczepan Kupczak był 33, a Paweł Słowiak uplasował się na 38 miejscu.
Pierwsze w tym sezonie zawody w rywalizacji o kryształową kulę wygrał Niemiec Johannes Rydzek przed swoim rodakiem Erikiem Frenzelem oraz reprezentantem Norwegii Jürgenem Grebakiem. W piłkarskiej ekstraklasie za nami 3 mecze 17 kolejki. Korona Kielce wygrała z Pogonią Szczecin 4-1, Ruch Chorzów przegrał z Jagiellonią Białystok 1-2, a Wisła Kraków zwyciężyła Arkę Gdynia 5-1. O tym ostatnim spotkaniu Grzegorz Bernasik. Osierocona odejściem trenera Dariusza Gdowczyka i rozgromiona przed tygodniem w Szczecinie Wisła, przegrała z Pogonią wtedy, przypomnę, 2-6, dziś zmobilizowała skład, do którego wrócili Sadlok, Małecki i Jowicz i przede wszystkim ducha drużyny, tego ofensywnego. Zaczęła od mocnego akcentu, w ciągu 3 minut oblegała bramkę Arki, która najwyraźniej postanowiła dziś przede wszystkim pilnować swojej świątyni. Ale w 4 minucie wykorzystała stabilnie pierwszy stały fragment gry. Dokładne dośrodkowanie Hofbauera na głowę Warholaka i lewy obrońca Arki. Nieoczekiwanie dla wszystkich otwiera wynik, bo wcześniej grali do przodu przede wszystkim Wiślacy. 1-0. Wiślacy jednak reagują szybko. W 17 minucie Boguski wyrównuje po dośrodkowaniu Małeckiego. W 28 minucie ci sami ludzie w rolach głównych. Małecki centruje, Boguski trafia głową i jest 2-1 dla Białej Gwiazdy. Przed przerwą jeszcze jeden gol, chyba po najpiękniejszej akcji. Mączyński w pełnym biegu dośrodkowuje do Bleka, a ten też w pełnym biegu głową trafia w krótki róg. Wisła 3, Arka 1. To nie koniec goli. Kompletuje hat-tricka Boguski w 64 minucie rajdem przez całe boisko, a zamyka sprawę Paweł Brożek, który wcześniej marnował na potęgę sytuacje stuprocentowe, trafiając w 70 minucie. Wisła wygrywa, grając dobrze jak dawno nie. 5-1 z Arką Gdynia. Liderem jest Jagiellonia Białystok, która ma 33 punkty, podobnie jak druga Lechia Gdańsk. A w spotkaniach 10 kolejki Ekstraklasy siatkarzy Jastrzębski Węgiel wygrał z Lotosem Trefnem Gdańsk 3-2, Zaksa Kędzierzyn-Koźle zwyciężyła AZS Częstochowa 3-0, MKS Będzin także 3-0 pokonał BBTS Bielsko-Biała, a zespół Asseco Resowi wygrał z AZS-em Olsztyn 3-1. Liderem jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która ma 26 punktów. Po 4 punkty tracą Skrabeł Chatów i Asseco Resowia. Polski Cukier Toruń odniósł 8 zwycięstwo w Ekstraklasie koszykarzy. W meczu 8 kolejki zespół z Torunia pokonał na wyjeździe miasto Szkła Krosno 88-59. Wysokie zwycięstwo odnieśli również koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza, którzy wygrali z Treflem Sopot 92-55. Polski Cukier pozostaje niepokonany i jest na czele tabeli z bilansem 8-0. Drugie miejsce zajmuje MKS Dąbrowa Górnicza, a trzecie Anwil Włocławek. Polskie piłkarki ręczne wygrały z Argentynkami 31-28 w swoim drugim meczu towarzyskiego turnieju w hiszpańskiej Eldzie. Wczoraj biało-czerwone zwyciężyły Japonię 32-17, a jutro zagrają z Hiszpanią. Turniej w Eldzie to ostatni etap przygotowań Polek do występu w Mistrzostwach Europy, które w grudniu odbędą się w Szwecji. A tymczasem piłkarze ręczni Wisły Płock przegrali w meczu 8 kolejki Ligi Mistrzów z Kadetem Schaffhausen 25-27. Polskie Radio 24. Trwa ostatnia godzina sobotniego programu w Polskim Radiu 24, dokładnie 10,5 minuty po godzinie 23 w Polskim Radiu 24. Czas na cotygodniową podróż, w którą zaprasza Paulina Kozian. Podróże 24. Świat po ludzku. Paulina Kozian, witam serdecznie. Czekolada, frytki, gofry czy kilkaset rodzajów piwa z najbardziej niezwykłymi etykietami na świecie. To główne skojarzenia, jakie przywodzi na myśl jeden z europejskich, jak nie najbardziej europejski kraj, ze względu na jego stolicę. Dziś w audycji wybierzemy się do Belgii. Odkryjemy inną stronę stolicy Belgii, Brukseli. Nie tylko tę formalną, związaną z Parlamentem Unii Europejskiej, ale komiksową. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to właśnie tam narodziły się Smurfy. O tym, jak zwiedzać Brukselę szlakiem komiksów, opowie Dawid Mikoś, autor bloga masaperłowa.pl. O poznawaniu i zwiedzaniu tego kraju z perspektywy osoby niewidomej będzie mówić podróżniczka Hanna Pasterny. I tradycyjnie na koniec propozycja dla tych z Państwa, którzy podróżników pragną spotkać również na żywo. Już w przyszły weekend po raz 16 odbędzie się festiwal slajdów podróżniczych Terrera w warszawskim kinie Wisła. Podróże 24. Świat po ludzku.
Ale na początek kilka informacji o Belgii. Belgia jest szóstym pod względem zaludnienia krajem Europy. Graniczy z Francją, Luksemburgiem, Niemcami. Ma również dostęp do Morza Północnego dokładnie. Obowiązującą walutą w Belgii jest euro. Belgia jest państwem federacyjnym. Dzieli się na 10 prowincji. 5 flamandzkich we Flandrii i 5 francuskich we Walonii, a w każdej grupie obowiązuje tylko jeden język urzędowy. Trzecim samodzielnym regionem jest dwujęzyczna Bruksela. Żeby tego było mało, Belgia jest krajem imigracyjnym. Rocznie przybywa tu wielu Marokańczyków, Włochów i Turków. Królestwo Belgii jest bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Państwo to jest celem podróży, ale też często zwiedza się je tranzytowo. Najwięcej gości pochodzi z Holandii, Niemiec, Francji i Anglii. Najczęściej zwiedzane są tu zabytkowe miasta Bruksela, Antwerpia, Gandawia, Brugia. Popularnością cieszy się też znane nadmorskie uzdrowisko Spa i Ostenda. Podróże 24. Świat po ludzku. Smurfy, Tintin czy Mały Sprytek to postacie, które znamy z komiksów, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że narodziły się w Belgii właśnie. Bruksela, znana przede wszystkim jako siedziba Parlamentu Europejskiego, jest również stolicą komiksów. W całym mieście jest około 50 murali przedstawiających bohaterów komiksowych. Komiksy powstają tam niemal codziennie i jest również Muzeum Komiksu, w którym była nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Piękny, secesyjny budynek w Brukseli, wzniesiony według projektu słynnego belgijskiego architekta Wiktora Horty. Tu mieści się Centrum Komiksów. To jedno z najbardziej popularnych miejsc w stolicy, które rocznie odwiedza 200 tysięcy osób. Wprawdzie są informacje, że komiks przywędrował z Ameryki, ale to Belgia uchodzi za kraj, w którym się narodził. Komiks to część belgijskiej kultury, mówi Willem de Graeff. Uważamy komiks za część naszego dziedzictwa. Belgowie czytają komiksy, kochają je, są z nich dumni. W naszym centrum mamy bibliotekę, największą bibliotekę komiksów na świecie. Mamy 70 tysięcy różnych tytułów. Najstarsze komiksy są z 1920 roku. Najnowsze z tygodnia. Belgijskie centrum pokazuje, jak komiksy zmieniały się, zarówno jeśli chodzi o tematykę, jak i technikę. Klasyczne komiksy to opowiadania starsze i tu w centrum uwagi wszystkich jest bohater. Na przykład Tintin czy Lucky Luke. Perfekcyjny, młody, dynamiczny, dobrze wyglądający, nieustraszony, który może zbawić świat. Teraz komiksy są bardziej realistyczne. Bohaterowie mają ludzkie cechy. Odarci są z tej nieprzeciętnej siły, z wątpliwościami i słabościami, a artyści skupiają się na poważnych tematach, bardziej psychologicznych. Jest krytyka otaczającego świata, komiksy dotykają problemów ochrony środowiska czy AIDS. Komiksy właściwie są teraz jak filmy. Różne, psychologiczne, thrillery, podróżnicze, humorystyczne, dla dzieci, dla dorosłych. A jeśli chodzi o technikę, artyści kiedyś wiele wysiłku wkładali w to, by pokazać kolory. Stosowali różne techniki malarskie. Teraz zauważalna jest zmiana. W przeszłości komiksy były przede wszystkim czarno-białe, a artyści bardzo chcieli wtedy używać kolorów. Teraz kolorowe komiksy są tak rozpowszechnione, że niektórzy wracają do czarno-białych. Zapytałam ludzi odwiedzających belgijskie centrum komiksów o wrażenia. Po raz pierwszy tu jestem, lubię komiksy, a tu jest wszystko dobrze wyjaśnione. To, co lubię w komiksach, to rysunek, dopiero potem skupiam się na fabule. A tu właśnie można znaleźć wiele szkiców, tych starych i tych nowych. Nie potrafię wyjaśnić dlaczego, ale uwielbiam komiksy. To jest miłość od pierwszego wejrzenia. Zobaczyłam je jak byłam mała i spodobał mi się ten świat komiksów. Belgijskie Centrum Komiksów zachęca nie tylko bogatymi zbiorami, ale też wystawami poświęconymi komiksom. Są oryginalne rysunki, zdjęcia i filmy. A w Brukseli nie sposób też nie zauważyć sztuki ulicznej. Kilkanaście powiększonych scen z kreskówek zdobią
Galeria Budynki w centrum stolicy. Ta wystawa jest także znana jako Trasa Komiksów. Stały punkt programu dla wszystkich odwiedzających Brukselę, którzy interesują się komiksami. Za sprawą naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej przenieśliśmy się do Muzeum Komiksu, do Muzeum Komiksu w Brukseli właśnie, w którym był również Dawid Mikoś, autor bloga masaperłowa.pl, który jest z nami tu dzisiaj. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy Bruksela, można powiedzieć, że to jest komiksowa stolica Europy? Tak można powiedzieć, dlatego że obecnie w Brukseli na metr kwadratowy mieszka najwięcej rysowników komiksów. Obecnie jest to około 700 osób najbardziej znanych w Europie tak naprawdę. Ale to nie rozpoczęło się wcale dzisiaj. Ta tradycja sięga wielu, wielu lat. I tak naprawdę w Polsce nie wiemy o tym za bardzo. Wiemy o komiksach, a właściwie o postaciach tych komiksowych dzięki kreskówkom. Czyli dzięki smerfom. Dzięki smerfom na przykład starsze osoby mogą pamiętać Lucky Luka. Prawie w ogóle nie jest u nas znany Tintin, a jest to właściwie bohater taki komiksowy w Brukseli. Najbardziej chyba znana postać komiksowa. Taki reporter, dziennikarz podróżujący po świecie. Trochę jak my. Tak, dokładnie. A co ciekawe, Steven Spielberg reżyserował kilka lat temu, wyreżyserował film o Tintinie i dzięki temu w jakiś tam sposób ten temat stał się w Polsce popularny. Dużo osób myśli, że smurfy są na przykład amerykańskim wymysłem, a tak naprawdę wcale tak nie jest. A oprócz tego jest jeszcze setka chyba takich bohaterów, których w Polsce po prostu nie znamy, których nazwy nic nam nie mówią, a w Belgii są one traktowane jako postacie kultowe. I co najważniejsze, można się tego wszystkiego dowiedzieć na miejscu w Brukseli, nie tylko w muzeum. Nie tylko w muzeum, chociaż jest to bardzo dobry początek, bo poznajemy tam jakby historię komiksu i dlaczego komiksy są tak bardzo popularne. Natomiast pierwsza rzecz, którą się zobaczy na przykład wysiadając na dworcu centralnym w Brukseli, to jest wielki pomnik Smurfa, taki bardzo duży i biały. I od razu wiemy, że coś tu chyba jest na rzeczy. I tak naprawdę, jeżeli zaczniemy się troszeczkę bardziej rozglądać, tak, nie będziemy patrzeć tylko na budynki, nie będziemy patrzeć na ulicę, to zobaczymy bardzo wiele murali lub też jakichś tam pomników, które są związane z bohaterami komiksowymi. I istnieją takie szlaki, które miasto już jako jakieś tam działy promocyjne opracowały dla takich osób, które są zainteresowane taką tematyką. To ja od razu powiem, że chyba to był TripAdvisor, przeprowadził takie badania wśród turystów, z których wyszło, że Bruksela uznawana jest za najnudniejszą stolicę w Europie. No, jako stolica komiksów nie wydawałoby się to. Właśnie, i to jest trochę pomysł taki marketingowy, żeby inaczej spojrzeć na miasto. Kojarzy się bardziej z instytucjami europejskimi, z poważnymi tematami. Natomiast te tak naprawdę przyjemne rzeczy i ciekawsze gdzieś tam ludzie pomijają. I nawet jeśli nie będziemy śledzić żadnych tras, to wystarczy patrzeć naprawdę w górę. Tam istnieje bardzo wiele murali. I nie tylko wcale w tych centralnych dzielnicach, bo kilkanaście lat temu był taki opracowany program rewitalizacji takich biedniejszych dzielnic, gdzie mieszkają imigranci. I tam, żeby ożywić, żeby sprawić, żeby te dzielnice były bardziej kolorowe, to tam zaczęto też malować murale. I co ciekawe, miasto postawiło przed rysownikami takie zadanie, żeby wymyślać nowe postaci komiksowe, żeby tworzyć sytuacje, które nie pochodzą z żadnych komiksów, ale tak naprawdę, żeby wyglądały, jakby to były komiksy. Więc to jest bardzo fajne, co się dzieje tam teraz. A jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Jest jedna stacja metra, na której znajduje się, która jest poświęcona cała postaciom komiksowym, więc wszędzie, gdzie tylko się tam nie ruszymy, na platformach i przy wejściach od razu widzimy, że to są, że mamy tutaj do czynienia z komiksami. Czy ty wybrałeś jakąś specjalną trasę prowadzącą przez murale, które ciebie interesowały? Czy masz swoje ulubione murale? Ja wybrałem, ale się zgubiłem. Nie śledziłem tej trasy. Jest tego tak dużo, że naprawdę trzeba by było poświęcić kilka dni, żeby wszystko zobaczyć. I nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy jakieś moje ulubione są murale. I generalnie bardzo lubię murale w różnych miastach. Natomiast co mi się podobało w Brukseli, to było to, że postacie wchodzą w różne miejsca, w interakcje z mieszkańcami, czyli na przykład wchodzę sobie do sklepu, obojętnie jakiego, to one gdzieś tam się przemycają, gdzieś tam je można wypatrzeć i to było fajne. Myślę, że takie
duże formaty najbardziej zwracają uwagę. I one czasami są gdzieś tam ukryte, trzeba się odwrócić, trzeba się popatrzeć u góry. Myślę, że to największe wrażenie robi. To nie jest takie oczywiste, bo Bruksela się raczej kojarzy z jakimiś tam secesyjnymi budynkami, jakąś taką monumentalną architekturą, więc trzeba troszeczkę taką inną optykę obrać, żeby to zobaczyć. Gdzie można znaleźć właśnie informacje o tych trasach komiksowych, żeby może odkryć tych bohaterów też dla nas i czy można się czegoś więcej dowiedzieć, no bo widzimy jakąś postać komiksową, no ale nie wiemy skąd ona tam jest, co robi, kim jest w tym komiksie. Są dwa miejsca, jest to strona Muzeum Komiksów, to jest raz, a dwa to jest oficjalna strona turystyczna Brukseli, tam są mapki z opisami. Dodatkowo przy niektórych obiektach są QR-kody, więc jeżeli sobie zczytamy, to w telefonie pojawi się informacja, co to jest i dlaczego się tam wzięło. I można w tym wypadku wyjechać do Brukseli, ominąć wszystkie miejsca związane z Unią Europejską i secesyjne stare budynki i iść szlakiem nowoczesności, może szlakiem, który bardziej zainteresuje młodzież. Jak najbardziej, zwłaszcza, że do Brukseli można się dostać bardzo łatwo i nie jest to kosztowna wycieczka. No właśnie, młodzież chyba tam szczególnie się do Brukseli nie zapuszcza, natomiast ja znam też kilka osób, które jeżdżą tam na przykład na clubbing do Brukseli. Więc myślę, że jeżeli się połączy te dwa tematy, to już wychodzi bardzo ciekawa wyprawa. Bardzo ciekawa i nowoczesna przede wszystkim. Ale Bruksela to nie tylko komiksy i można tam odkryć również różne ciekawe, może nietypowe, może niestandardowe miejsca. Bruksela kojarzy się też z takimi rzeczami jak gofry. A czego dowiedziałem się na miejscu, to taka ciekawostka, bo to, co w Polsce nazywamy goframi belgijskimi, to tak naprawdę w Belgii to są gofry brukselskie. Natomiast mają tam jeszcze jeden gatunek gofrów, to są gofry z Liège. I na czym polega różnica? Czyli te gofry brukselskie są chrupkie, kruche i są podawane tam z różnymi dodatkami, natomiast te z Liège są z ciasta drożdżowego i są grube i takie ciężkie, więc warto popatrzeć się, co dostajemy. Tak. Frytki? Frytki. Ja nie jestem fanem. Holendrzy i Belgowie walczą o te frytki. Jest taka legenda, że w czasie wojny amerykańscy żołnierze wylądowali w Belgii i zobaczyli te frytki, a ponieważ Belgowie akurat tam na południu tam mówili po francusku, to oni je nazwali French fries i stąd niby się wzięło. Natomiast Holendrzy nazywają te frytki flamandzkimi, ten sam produkt, więc tak jak Izraelczycy i Libańczycy walczą o hummus, to tak samo oni tam sobie wyrwają ten produkt. Co jest ciekawe, na przykład moją ulubioną potrawą są mule, które zawsze jem w Brukseli i one są podawane zawsze z frytkami. I to jest taki belgijski jakby sposób, ale jeżeli dostajemy też kebaba z frytkami i te frytki są wszędzie, to już w pewnym momencie naprawdę można przejeść frytkami w Belgii. Tak, ale no i trzeba wspomnieć jeszcze o pralinkach. Koniecznie, belgijska czekolada, pierwsze co nam się kojarzy z Belgią. Można zapłacić za jedną pralinkę 15 euro, są takie sklepy. No a można też normalnie 1 euro. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to jest to, żeby nie kupować tych takich pakowanych, pięknych czekoladek. One muszą być po prostu zważone przy nas, własnoręcznie wybrane. To będą najświeższe i najlepsze czekolady. Nie pakowane, a kupione na wagę. Czyli czekoladki, frytki, gofry, a co najważniejsze i co może niektórych zadziwi, komiksy i smerfy. To jest to, co w Brukseli, to co w Belgii trzeba koniecznie zobaczyć, spróbować, poznać, dotknąć. A moim i Państwa gościem był pan Dawid Mikoś, autor bloga masaperłowa.pl. Dziękuję bardzo. Również dziękuję i miłego pobytu w Brukseli. Podróże 24. Świat po ludzku. Świat po ludzku, dzisiaj po Belgii. Wydaje się to kraj bliski, bardzo dostępny, ale zaraz przekonamy się, czy aż tak dostępny. Dostępny z perspektywy osoby niewidomej. Ze mną w studiu jest Hanna Pasterny, podróżniczka, autorka książek. Jak to apostoł Paweł powiedział, że chcieli być mądrymi, stali się głupi, że jak jesteś na buwie, na Uniwersytecie Warszawskim ewentualnie, to gdzie, to oni tak udają, że wiesz, że jak są już po iluś tam studiach, to już ciebie w konia zrobią. A myśmy ile razy robili w konia tych, którzy tak mądrych udawali. Także nie warto być osobą zarozumiałą.
nie warto myśleć, że jesteście mądrzejszym, ma więcej się medali, więcej tytułów, jak nie wiadomo po jakich studiach. Studia ci nie dadzą wiedzy takiej, co potrzebne jest człowiekowi do życia, wiedzy pedagogicznej, wiedzy psychologicznej. Nie dadzą tego, dlatego ludzie po prostu ciągle na głupich wychodzą, ciągle przegrywają, są nienormalni. I tyle, proszę Pani. Służbowe, prywatne, nasze ale radio, też FM, między innymi Euro, właśnie czteromiesięczny wolontariat w Belgii, baby, o którym zaraz powiem Langstrom, więcej. Czy ekstra, to była łatwa decyzja? Czy też Twoje środowisko o wyjeździe i jak akceptuje Twoje podróże? No i niestety jestem jedynaczką. Mój tata zmarł, gdy jeszcze byłam w szkole podstawowej, więc moją mamę stresują moje wyjazdy, chociaż już i tak mniej niż kiedyś. Natomiast z Belgią to był taki czas, że po studiach ukończyłam. Głosiło od domu do domu, to przecież ja i sama wielokrotnie głosiłam, a bracia nie puszczali osoby samej, czy siostry samej, nie daj Boże, czy brata. Bo przecież jedna osoba może by mogła nie dać rady, jakby tak dwóch, trzech naskoczyło z takimi głupimi argumentami. No to przecież wiadomo. To nie o niewidomą osobę chodzi. Tu chodzi o to, że ja spotkałam też takich brzuchomówców, którzy o krwi dużo gadali, którzy jak te drzwi zasuwę zatrzasnęli, to nawet więc można było się wystraszyć. Będzie świetna sprawa tam wrócić. No i że jest taka możliwość, bo wolontariat europejski to są takie wyjazdy dla osób w wieku 18-30 lat, maksymalnie na rok. Ma się zapewnione jakieś zakwaterowanie, dostaje się kieszonkowe, jest ubezpieczenie. I ja tam miałam pomoc właśnie belgijskiej organizacji niewidomych. Uczyłam się, jak z białą laską dojść do pracy, do sklepu, na dworzec. Te punkty, które były mi potrzebne. Był komputer też udźwiękowiony. No i w kilku miejscach właśnie w Lierzy, we francuskojęzycznej części Belgii pracowałam jako wolontariuszka. Jakie bariery stoją przed osobą niewidomą, która pragnie podróżować? Myślę, że takie największym wyzwaniem jest to, żeby w ogóle się ruszyć z domu, bo sytuacje są różne. Też zdarzyło mi się, no w Polsce akurat, że kierowca zatrzymał się przed przejściem, a wyprzedzający przejechał mi po białej lasce, więc różnie bywa. Podróżując staram się jak najwięcej rzeczy zorganizować, wcześniej sprawdzić, jak tam, co tam można zobaczyć, z kim się mogę spotkać, jak mogę dojechać, bo czasem jeżdżę gdzieś z osobą widzącą, tak jest szybciej i wygodniej, ale nie zawsze można, nie zawsze też się chce. Niekiedy nie starcza funduszy też na to. Na przykład w Stanach byłam na wizycie studyjnej dotyczącej autyzmu zespołu Aspergera, no i tam leciałam sama. Ale też na lotniskach myślę, że jak ktoś niewidomy, to oni będą więcej wiedzieć, albo tak jak mówię, że jakieś tytuły porobili, że oni są lepsi i w konia cię zrobią. Warto wiesz, też sprawdzić, czy gdzieś można skorzystać z pomocy wolontariuszy. Na przykład w Londynie British Museum ma 350 wolontariuszy. Głównie są to seniorzy. I właśnie British Museum zwiedzałam z jedną z takich wolontariuszek. Poczytać w internecie to, co się da. Czyli to jest tak naprawdę kwestia organizacji, można powiedzieć. Tak. No i samozaparcie też. Dużo kosztuje takie samozaparcie? No jest to stres, ale nigdy nie lubiłam bezczynności, siedzenia w domu. Tylko takie życie, dom, praca, to by było dla mnie za mało. Jednak na wyjazdach też wypoczywam i się resetuję. I o tym, jak wypocząć, jak zobaczyć Belgię, właśnie zobaczyć Belgię z perspektywy osoby niewidzącej, będziemy rozmawiać już po skrócie informacji. Informacje dnia w skrócie. 23.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Nie żyje były przywódca Kuby Fidel Castro. Francuscy politycy przypominają, że był to krwawy dyktator, chociaż komuniści chwalą jego osiągnięcia. Marek Brzeziński. Prezydent François Hollande w niezwykle dyplomatycznych słowach mówił o zmarłym przywódcy kubańskim. Szef państwa francuskiego określił Fidela Castro jako postać XX wieku. Dalej wyjaśnił, że chodzi mu o to, iż z jednej strony Fidel Castro uosabiał nadzieje związane z rewolucją kubańską, a potem ogromne nią rozczarowanie. François Hollande podkreślił, że był on jedną z głównych postaci zimnej wojny, którego epoka się skończyła wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, może dla Kubańczyków być symbolem obrony przed narzucaniem dominacji z zewnątrz.
Dodał, że Francja zawsze potępiała łamanie praw człowieka, jak i krytykowała embargo nałożone na Kubę przez Stany Zjednoczone. François Hollande, który udał się do Hawany przed ponad rokiem, był pierwszym szefem państwa francuskiego, który odwiedził Kubę od czasu rewolucji. W innych opiniach dominują przypomnienia, iż Fidel Castro był krwawym dyktatorem. Jedynie skrajna lewica z komunistami na czele chwali jego walkę z, jak to ujmuje, amerykańskim imperializmem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego świętuje 25-lecie istnienia. W czasie głównego koncertu jubileuszowego medal Gloria Artis zasłużony kulturze otrzymał kompozytor, pianista, aranżer i dyrygent Zbigniew Łapiński. Medalem odznaczył go wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Ministrowie z krajów Europy mają w najbliższych dniach zdecydować o losie przyszłej marsjańskiej misji ExoMars. Europejska Agencja Kosmiczna potrzebuje dodatkowych funduszy na budowę specjalnego robota. Rafał Motriuk. Urządzenie budowane jest zgodnie z planem. Nie ma ani większych opóźnień, ani problemów technicznych. Ale do jego ukończenia potrzebnych jest 400 milionów euro. Robot ma wykonać odwiert na głębokości 2 metrów. Naukowcy sądzą, że być może tam znajdują się jakieś ślady życia. Na powierzchni Marsa jakiekolwiek formy życia, jeśli w ogóle istniały, prawdopodobnie zostały zniszczone przez promieniowanie kosmiczne. ExoMars ma zostać wystrzelony za 4 lata. Decyzja o jego przyszłości ma żadnej wiedzy pozytywnej nie robią z, ani użytku z tych osiągnięć swoich, tylko przeciwko Panu Bogu, przeciwko świętym, przeciwko prawdzie. No. Wiadomości z życia Kościoła. Krzyżowi nie, przeciwko prawdzie. W Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, 4-tygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Tak. Słowo Adwent pochodzi z języka łacińskiego Adventus, które oznacza przyjście. Dla starożytnych Rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd Cezara. Dla chrześcijan to czas przygotowania na przyjście Pana. Czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata.